Ten to ma pod górkę. Nie dość, że mu rozwalili ten restaurację, jego bar, to jeszcze teraz zabierają go nie wiadomo gdzie. Dingo teraz pewnie kurwa lekkiego ma, tak mi się wydaje. Takie odnoszę wrażenie. No i teraz jego poziom się tutaj odblokował w tym wymiarze, jak i chyba w poprzednim jeszcze. Rozlewisko. To jest chyba już ostatni poziom, bo po tym poziomie chyba będziemy lecieli na kolejny wymiar, więc no zgodnie z obietnicą dwa wymiary na odcinek myślę, że jest całkiem spoko. No, ale też jedną z ciekawostek jest to, że mimo, że jak na razie mamy wersję na PS4 i Xbox One, to Activision potwierdziło, że w niedalekiej przyszłości planują wydać grę na inne wersje konsolowe, jak i niekonsolowe. Czyli jest szansa, że ta gra trafi na peceta, moi kochani. Ale jeszcze jest to nieokreślone kiedy. Kiedy to dokładnie nastąpi. Ho, 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 a co ja tam dostrzegłem, moi kochani? O, wy. A co my tam dostrzegliśmy? O, to jest jakby nowy typ skrzynki, czyli innymi słowy taki czasowy wykrzyknik. Polega on na tym, że po prostu musicie w takim określonym czasie zmieścić się, żeby po prostu zdobyć te wszystkie skrzynki. Okej, okay, udało się. Teraz skaczemy tutaj. Jest! Mamy żółty klejnocik. O to chodziło. On się chyba zapisuje, co nie? Powinien się zapisać. Tak mi się przynajmniej wydaje, że go zdobyłem. Ta, zapisał się, bo nie widzę, żeby go znowu można było zdobyć. Dobra. Poziomu i tak nie będziemy robili na 100%, bo raczej mi się nie uda. Więc po prostu lećmy do przodu, bo tam będziemy mieli przy okazji jeszcze sekcję Dingo Dial'a. Później, do zrobienia. Więc no. Więc po prostu lećmy dalej już z poziomem. I chyba po prostu polecimy na szybkensa ten poziom, bo... Tak jak powiedziałem, będziemy musieli tak czy siak zrobić jeszcze raz ten poziom, bo potem sekwencja Dingo Dial'a będzie, a lepiej zrobić kompletnie poziom w momencie, kiedy będziemy mieli pewność, że będziemy mieli wszystko, bo tutaj na przykład ja pewności nie mam, że będę miał wszystko, więc skupię się po prostu może na tych klejnotach za owoce Wampa. Wampa Fruit. Nie no, powiem wam szczerze, te poziomy stały się naprawdę bogate pod względem soundtracku, pod względem jakby wszystkiego. Serio, to są takie kurde fest bogate poziomy, że to jest masakra. A miałem nie robić rundy bonusowej. Dobra, zróbmy w sumie. Zawsze to dodatkowe owoce są. O, a to już jest puszczenie oczka do rundy bonusowej z Double Header z Crasha Trójki. Bo sam pamiętam sekwencję, gdzie trzeba było przeskoczyć nad TNT. I nie, to, że Crash 3 coś takiego wymyślił, to nie oznacza, że to jest jakiś, nie wiem, immunitet dla Crasha 3, ale tak po prostu zwróciłem na to uwagę. Fajnie, że są takie właśnie nawiązania. To mi się jakby podoba, tak szczerze, nie ironicznie.
Ej, jestem chyba w stanie tutaj doskoczyć do tego życia, co nie? Aż spróbuję. Dobra, tam trzeba będzie polecić po tamte skrzynki, bo to się okazuje, że to są czasowe. I wtedy może zdobędziemy klejnocik za łampa fruty. Nie, naprawdę szybko, to chyba inaczej trzeba zrobić jeszcze. O, no mogę spróbować, ale jeszcze... A, bo dobra, wiecie co, walić. Spróbujemy następnym razem. Nie, ja nie chcę za bardzo, wiecie co, ryzykować. To jest zbyt wielkie ryzyko, a też chcę jakby ze wszystkim się wyrobić dzisiaj, bo jednak trochę czas mam ograniczony, bo później do roboty muszę iść. Tak więc wolę się z tym wszystkim w miarę wyrobić. Dobrze, że checkpoint mamy tutaj od razu, przy tym, przy rundzie bonusowej. Dobra, kwadratem i R2 możemy przyspieszyć, tak więc na co my jeszcze czekamy? Wow! 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 Wiecie co? Dodanie tych czasowych skrzynek jest spoko, ale z drugiej strony przyznam, że to troszeczkę jest uciążliwe i szczerze powiedziawszy bardzo takie, ja wiem, mega... Może nie powiem, że ryzykowne, ale wiecie, takie... Chyba wiecie, o co mi chodzi. A jeżeli nie wiecie, no to wiecie, że o to mi chodzi. Tutaj mechanika jest bardzo prosta. Będziemy musieli właśnie podążać tym takim pojazdem, żeby po prostu odblokować mu potem drogę. A dokąd drogę, pewnie się zapytacie? Dotąd, gdzie będzie musiał nas zabrać. Aha, to tak bez sensu w sumie trochę ta skrzynka była. Nie powiem, że nie. Chyba, że tam był ukryty klejnot. Kurde! Aj! Dobrze! Dobrze zatem! Czy jesteście gotowi? Czy jesteście gotowi? A na co? Sam nawet nie wiem na co. Ale pytam się, czy jesteście gotowi. Lecimy, kurde. Zium! W dół! Uwaga na nitro. Zium! Zium! Oj, 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 oj. Dobrze. Omijamy. Lewo, prawo, lewo. Dwa klejnoty już są pewne. Fajnie byłoby, gdyby były trzy pewne, no ale no niestety nie można mieć wszystkiego.
Siema, Fake Crash. Co tam u ciebie, wariacie? No, chodź, potańcz nam. No, no, no. No, no, no. Chodź, potańcz nam. Powybije. Powyginaj się dupką. ...209. No, trochę skrzynek pominiętych. Topazowy tytan. Fajna nazwa trawki, nie powiem, że nie. No to już mamy wszystkie kolorowe klejnoty zebrane. What time is it? Oh goodness, I ought to know. Crash, Coco, come on, give old Capuna a kiss, eh? Don't look at me like I broke wind at a wedding. I'm time. I see everything. And I mean everything. There's some very unexpected developments in your future. Your very near future. Shocking events that will change the course of your life. Yeah, just gonna stop you there before you tell us how we all die. Well, if you'd rather not know about the giant mask-eating monster from beyond the stars, meeting that now. Is your choice. No i trzecia maska kwantowa jest tutaj znaleziona. Kapunała. Ale o Kapunała sobie porozmawiamy w następnej sesji nagraniowej. Bo to już myślę, że będzie koniec tej sesji obecnej, bo tak sporo zrobiliśmy, przynajmniej według mnie. I tutaj mamy już dostęp do kolejnego wymiaru, przypominającego Iceberg Lab z Crasha Twin Sanity. A mianowicie śnieżny spacer. Ale śnieżnym spacerkiem zajmiemy się następnym razem. Tak mniej więcej to wszystko się prezentuje. Mamy już ogólnie 16% gry, tak więc mimo, że sporo zrobiliśmy, to wciąż jest mało. Ja wam dziękuję za oglądanie tej sesji nagraniowej. Mam nadzieję, że wam się podobała, że w sposób ciekawy, jak i informatywny prowadzę ten let's play. Wymiar 11, 1954 przed nami. Na pewno wymiar 11 wam się powinien skojarzyć z Crashem to Insanity. Więc jeszcze raz ponownie powiem, mam nadzieję, że byłem informatywny i w sposób ciekawy prowadziłem ten let's play. Jeżeli tobie, drogi widzu, się spodobało, zostaw łapkę w górę, komentarz. Jeżeli jesteś nowy, to zasubskrybuj kanał po więcej. Wbij na grupę na Facebooka oraz na Discorda. Linki są pozostawiane w opisie. A my widzimy się w kolejnych odcinkach z Crasha Bandicoot 4. Najwyższy czas, albo it's about time. I nie tylko. Na razie i cześć, pa pa. Dzięki jeszcze raz.